Palmy mogą wprowadzić w błąd. Znajdujemy się w Opalenicy, przepięknej miejscowości pod Poznaniem, w której przez ostatnie dwa tygodnie odbywało się zgrupowanie polskiej reprezentacji. To właśnie tu nasi piłkarze przygotowywali się do nadchodzących mistrzostw Euro 2020. Przy okazji mamy okazję spotkać się z Kamilem Glikiem, zajmującym miejsce za kierownicą niesamowitego BMW M8. Jadkiem Grułowskim, który komfortowo pokonuje tysiące kilometrów limuzyną serii 7, oraz Łukaszem Skorupskim, ceniącym sobie sportowy charakter i osiągi BMW M4. Goście dzisiejszego odcinka pełnią istotną rolę dla naszego kraju. Reprezentują nas na arenie międzynarodowej w najpopularniejszym sporcie świata. Jednocześnie są ambasadorami grupy Zdunek, więc musieliśmy zadbać, aby na zgrupowania jeździli bezpiecznie, komfortowo i szybko. Czy jesteście ciekawi, jakimi samochodami jeżdżą polscy piłkarze? Gdy wybieram BMW, to zawsze biorę BMW 7. Zawsze, gdy mogę tym samochodem podróżować, to czuję się swobodnie i tylko kiedy mam możliwość, to wsiadam do BMW i go prowadzę. Jest bardzo dobre przyspieszenie i po prostu bardzo dobrze się czuję w tym modelu. Dlaczego M4? Przede wszystkim po BMW. Fajnie się w nim czuję, mam takie w domu prywatnie. Szybkie jest. To co chciałem. BMW współpracuje od wielu lat i jest dla mnie czymś więcej niż tylko samochodami. Także jesteśmy bardzo, bardzo zżyci ze sobą i naprawdę jest to ważna część w moim funkcjonowaniu codziennym. Jest to samochód bardzo wygodny, także daje możliwości do fajnej jazdy i też do po prostu do relaksu. Mając na uwadze to, że dużo podróżuję, często jeżdżę samochodem, to na pewno wygoda jest rzeczą bardzo ważną. Trzeba uważać, ale na pewno ma samochód swój charakter i na pewno ma predyspozycję do tego, żeby też trochę poszaleć. Jeździ się przyjemnie, jeździ się z przyjemnością. Bardzo ładnie, podoba mi się. Uwielbiam auta sportowe. Mam jedno sportowe i mam jedno rodzinne. I naprawdę jest super. Polecam wszystkim BMW. Dla mnie, jeżeli miałbym wybierać model w BMW, to byłaby to BMW 7. Fajnie, że się jeździ mega cicho. Bardzo dobrze się zbiera samochód do startu. I dla mnie ta opcja benzyny z hybrydą się sprawdza doskonale. BMW Zdunek. Dzięki za wsparcie. W drodze na mistrzostwa.